Cześć, Maciek Makuła z tej strony. Witam was bardzo serdecznie w ten niestety u mnie deszczowy poranek. Mam nadzieję, że jakoś u was jest lepiej. I dzisiaj zaprezentuję wam coś. To zaprezentuję, tak górnolotnie jest ujęte. W każdym razie chcę zwrócić waszą uwagę na produkcję, która nazywa się Running with Rifles. I żeby nie było, że ja te produkcje, wpadam na nie przez wielkie światło z nieba i głos, który mówi: uświęcam ci do tego celu, zrób to i pokaż ludziom. Nie, dostałem o niej cynk od Pawła. Piotrka, przepraszam. Nie chcę podawać zbyt wielu danych, żeby nie było, że... No nie wiem, może sobie tego nie życzy. I tak, to jest... Cóż, powiedziałem, że tylko zwrócę uwagę, więc powiem, co zwróciło moją uwagę. Wybierzemy sobie kilka rzeczy. Oczywiście jest to gra w wersji co najmniej beta. No to nie jest już alfa, więc tak średnio hipstersko, ale no cóż, beta 0.67 to już w ogóle wysoko, ale czasami można sobie na takie szaleństwo na moim kanale pozwolić. Jest to, zacznijmy tak od ogólnego tutaj ujęcia, gra, którą można by nazwać Battlefieldem w ujęciu z góry. I celowo nie używam słowa 2D, ale o tym za chwilę. Więc tak, zagramy jako zieloni, wrzucimy 150 żołnierzy na mapie. To nie jest jakoś rekordowo w tej grze. Jak widzicie, tam to sięga więcej. I tu niestety jest bolączka, bo mam tylko wersję demo, jeszcze, która umożliwia mi zabawę na takich warunkach. A najgorsze jest to, że nie umożliwia gry w nowo dodanym ostatnio trybie multiplayer. No ale cóż, omówimy sobie przynajmniej same tutaj cechy tej produkcji, takie podstawowe. Więc widok z góry. Nie jest to 2D, bo można się wspinać po budynkach. No jest, istotne jest tutaj ułożenie terenu. Okej, są jacyś szarzy, więc na razie przerwa na tłuczenie szarych. Gra dla takich pastelowych rasistów. Pięknie, dwóch padło. I to nazywanie jej Battlefieldem z góry nie jest przesadne, bo jak widzicie tak, mamy olbrzymie mapy. O, jak dostałem w główkę. No więc mapy olbrzymie. Ta ma kilometr na kilometr, co zresztą tutaj widać na załączonym obrazku, który jest mapą. Dodatkowo, mają dość pojazdy, no i jest nastawiona na walkę w zespołach. Tylko niestety tego nie mogę sprawdzić, co gorsza, nie mam nikogo, którym mogę dowodzić, bo tutaj mamy jeszcze jakiś swój mały oddział ziomków. Oho. Szarzy się przedarli, jednego zakosiłem. No i sztuczna inteligencja, dzięki Bogu, daje mi jakieś tam szanse na pokazanie tego materiału w miarę znośnej formie. Teraz tak, cóż potrafi nasz żołnierzyk? Bo to jest też istotne i tutaj zasób, garnitur ruchów nie jest mniejszy niż w Battlefieldzie. I to w niektórych nawet większy. Boże, kłóca, że powoli, potrafi powoli sobie chodzić, to nie... Oj, proszę, snajper tam był. Potrafi powoli chodzić, to nie jest nowość. Potrafi się też czołgać, tutaj wyprzedza na przykład Battlefielda Bad Company. I oprócz tego, co sprawnie przechodzi przez przeszkody, co jest też bardzo miłe. Widzicie, przeskakuje, wspina się na dach, wszystko. No i to jest słodycz. To jest właściwie wszystko z merytorycznych cech. Mamy jeszcze granaty, tutaj wszystko w lewym dolnym rogu widzicie. Ponieważ teraz już skupimy się na samej walce, która jest ultra przyjemna i budzi takie miłe skojarzenia z Cannon Foderem, gdzie też mieliśmy słodkie, małe ludziki, które prowadziły całkiem poważne wojny. No i tutaj, no to jest to, co właśnie mnie jakoś kupiło. Sterowanie jest w ogóle jak w grach typu FPS, wszystko jest na wsadzie, myszce. I nie mogę się doczekać, kiedy zasiądę typu multiplayer, bo widzę jakiś taki olbrzymi potencjał. Znaczy przede wszystkim, nie wiem, jak też ta gra jest jakoś wyważona, bo to zawsze jak się wrzuci takich graczy, którzy się znają na czymś, to znajdą błędy i się okaże, że najpierw pewnie siedzieć w kącie za rogiem i wszystkich tłuc. Ale jeśli gramy tak, staramy się grać uczciwie, to jak widzicie, no przyjemność jest olbrzymia. Możemy podnosić oręż po przeciwnikach. I teraz na przykład wziąłem karabin snajperski. O, to będzie ciekawe, więc od razu na dach. Co ciekawe w ogóle, ciekawe. Co dziwne, nie mamy broni podręcznej. Czyli jak jestem snajperem, nie mogę się wspomagać na przykład pistoletem. Ach, jest, uciekł gdzieś tam. Mam fajne miejsce, ale szkoda, że nie wybrałem. Dobra, jest jeden zesnajpowany. Nie ma niestety siedzenia w krzakach. Oj, mnie też zdjęło już. Więc wobec czego... no, wielu osobów nie będzie to zbyt przyjazna gierka dla snajpowania. Okej, Boże, szarzy na dachu.
Ciekawym, jak multik został rozwiązany, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że każdy z graczy ma jeszcze swój mały zespół sztucznej inteligencji. To już jest bardzo ciekawy patent. Mi w ogóle strasznie brakuje gier na PC-cie, w których mamy taką masową rozgrywkę. I są one przyjazne, bo wiadomo, że takie coś jest na przykład w Armii, nie? Ale Arma jednak wymaga wielkiego zaplecza organizacyjnego i zgranego zespołu. Okej, zdążyłem go załatwić. Muszę sobie podnieść jakąś bardziej tutaj nadającą się do zwykłej gry broń. I strasznie lubiłem... Okej, co tutaj leżało? Okej, mam jakiś pistolet maszynowy. Mam nadzieję, że mi zostanie po śmierci. I został. Z tłumikiem dodatkowo, świetnie. Tłumik działa jak prawdziwy, znaczy go słychać, a nie jest to w ogóle magiczny wytłumiacz wszelkich odgłosów. I tak a propos jeszcze tych gier, które lubiłem z tych wielkich. Strasznie mi się podobał Mac 256 na PlayStation 3. Nie wiem, czy to w ogóle jeszcze funkcjonuje. Tam mieliśmy bitwy właśnie na 256 graczy i zorganizowane bardzo przyjemnie. To w ogóle zrobili goście od Dropshipa. To jest takie teraz wiadomość dla naszych konsolowych. Pewnie oni nie są popularni tutaj w ogóle w Polsce, ale oni robili naprawdę kapitalne gry taktyczne. Dropship był w ogóle rewelacyjny. Och, kiedyś mam nadzieję, że coś jakoś tam będę mógł w tej grze zrobić. Okej, tu jest jakaś bitwa. Wykorzystam jeszcze mój spryt nadludzki. Wyjdę sobie na dach i... głupiego przeciwnika, tutaj jeden został wykoszony, z po prostu sprytem pokonam, a nie jakąś siłą i nadludzką celnością. Szarzy podchodzą więc stamtąd. No niestety nie udało mi się. Ach, to jest tak to jest jak... to jest właśnie problematyczne. To nie jest właśnie gra Battlefield 2D. Trzeba brać cały czas poprawkę na ten trzeci wymiar, który przez ten widok z góry jest czasami utrudniony. Ciężko na przykład jakoś wyłapać, kiedy się ma widoczność, można trafić przeciwnika, kiedy nie. Ale tutaj wszystko jest przed autorami. Niby tutaj jest jakiś kilka wskaźników, które mi to ułatwiają. Nie zawsze jednak nie potrafię jeszcze zbyt dobrze z nimi korzystać. No człowiek jednak jest przyzwyczajony do tego widoku już FPP. Na przykład widać poziomice, które jasno sugerują, że wchodzę teraz niżej czy wyżej, prawdę mówiąc, nawet nie wiem, czy teraz wlazłem, chyba niżej zlazłem. No dobra, nie ma co jakoś bardzo przedłużać. Linka do materiału, jeśli nie potraficie posługiwać się przeglądarką Google i nie rozumiecie dokładnie mówionego tekstu, więc trzeba nie takim osobom też pomóc. Nie uważam, że trzeba, bo to jest takie niedobre, że państwo dba o takich na przykład ludzi, no ale trudno. Więc linka znajdziecie w opisie tego materiału, jakbyście mieli z tym problemy. I nic, tylko grać. Sprawdzić sami, bo to, że tutaj ktoś... najpiękniejsze w necie jest to, że właśnie można... Jest wreszcie... Często są komentarze i jest zestawienie kilku opinii, a nie, że jakiś koleś coś powie i... nie ma nic postawionego naprzeciw temu. Nie ma dwóch zdań, które można sobie porównać. Mi się ta gra potwornie podoba. Jak mówię, przykujcie się czegoś... O Boże, a granaty? Czy pokazywałem granaty? Nie pokazywałem. To jest najlepsza pora, żeby jeszcze pokazać granaty. Pokazać, tak jakbym jakiś pokaz zrobił. No ale zobaczymy po prostu, jak się sprawują w tej grze granaciki. No więc tak, ja się nie mogę doczekać, jeszcze skończę z moją jakże głęboką myśl w wersji multiplayer, więc coś się pojawi z tej gry, prawdopodobnie na streamie, żeby jakoś nie zaśmiecać tuby. Leci granat, leci. Haha, nie przeżył. Och, jaka szkoda, ale przynajmniej go zasiekałem normalnie. Jeszcze sobie podniosę to, czymkolwiek to jest. A podniosłem chyba jakiś karabin maszynowy. Okej, tu jest gość, który ledwo co spadł z nieba i dostaje kulkę w plecy. Więc multiplayer jest do badania, a ja was krótko mówiąc zachęcam do sprawdzenia samemu i podzielenia się opiniami z tą produkcją. Idealna gra weekendowa. No i zdechłem. Jak ktoś ma pełną wersję, wersję pełną beta, to też niech da znać, czy multik jest wart zachodu. Ja pewnie dopiero w przyszłym tygodniu sobie będę w stanie to załatwić. Gra kosztuje 10 dolców, no więc niemal lekko. No i co, miłego piątku, by u was nie padało. Wieczorem zapraszam na DayZ o 19 z zorganizowaną ekipą. No, gra przeszła moje oczekiwania, jak już pewnie wiecie. Trzymajcie się, cześć.